Słuchaj z Czytelnikiem. Podcast o nas, współczesności, świecie i literaturze. Zaprasza wydawnictwo Czytelnik. Rozmawiają dziennikarz Jerzy Kisielewski i Rafał Skąpski. Wydawca, prawnik, wnuk Zofii Zodrową-Szpieniążków-Skąpskiej. Autorki trzytomowej sagi rodzinnej Dziwne jest serce kobiece. Zapraszam Państwa na spotkanie, ja bym powiedział, Parą bohaterów. Jest przede mną pan Rafał Skąpski. Kłaniam się Państwu. Długo by wymieniać wszystkie funkcje pełnione przez Rafała Skąpskiego w życiu zawodowym, ale warto przypomnieć te wszystkie, które są związane z książką. 10 lat na czele Państwowego Instytutu Wydawniczego od 2005 roku prezes Polskiej Izby Wydawców Książek. Polskiego Towarzystwa Wydawców, Wydawców książek. książek. Tak. Sprecyzujmy wcześniej wiceprezes Polskiego Radia i wiceminister kultury. Z wykształcenia prawnik. A bohaterką, i to dzięki Tobie, zważywszy naszą zażyłość, jesteśmy. Po imieniu. Po imieniu. Bohaterką jest Zofia z Odrową z Skąpska. Matka mojego ojca. Ojca osoba, trzeba powiedzieć szczególna, bo osoba utalentowana i choć nie poszła drogą, którą chciała pójść w dzieciństwie, czyli w drogą kariery artystycznej, kariery pianistycznej, rozwijała wszystkie swoje talenty, a o tym, że miała talent, niezwykły zmysł obserwacji i talent pisarski, świadczą pozostawione przez nią Zeszyty, 21 stukatkowych zeszytów, w którym przez wszystkie lata opisywała swoje życie. Żyła w latach 1881-1961. Już te daty świadczą o tym. Dwie wojny zmiana absolutna układu terytorialnego Polski i na koniec zmiana systemu i odnalezienie się w zupełnie innej. Rzeczywistości. No i na początku jeszcze trzeba to podkreślić: zabory. Żeby pamiętać, że to był okres polski pod zaborami, a babka pisząc o zdarzeniach kolejnych dni w swoim życiu i życiu rodziny, sięga także pamięcią do tego, co usłyszała od rodziców i od dziadków. Czyli można powiedzieć, że. Tu czytelnik znajdzie zapisy dotyczące na przykład roku 1846 czy powstania styczniowego, a więc to znacznie więcej niż czas jej życia. Mamy przed sobą trzy tomy. Wszystkie trzy zatytułowane Dziwne jest serce kobiece. Pierwszy tom wspomnienia galicyjskie, tom drugi wspomnienia z Pomorza i Hebdowa i najnowszy. Świeży, jeszcze ciepły. Również dziwne jest serce kobiece, wspomnienia z Ząbkowic i Krakowa. Dziwne jest serce kobiece to tytuł, który ty nadałeś temu cyklowi, ale to jest wzruszający wpis młodej panny mieszkającej w Krakowie, która w ten sposób definiuje swoje uczucia i to, że właśnie ustaliła, że spotkany młodzieniec najpierw na wystawie, a później na mszy w kościele, bądź odwrotnie. E, dobra kolejna. Z całą pewnością się z nią ożeni. Tak, tak. I to jest ciekawostka dla dzisiejszych narzesonych, zakochanych, którzy metodą smsów ze sobą się porozumiewają lub jakichś wpisów na facebooku czy w innym systemie łączności internetowej że babcia spotykała się ze swoim narzeczonym w niedzielę on wtedy zarządzał dobrami potockich, jednym z majątków potockich pod Krakowem w niedzielę przyjeżdżał do Krakowa i wtedy otrzymywał od babci zeszycik z zapisem jej stanu uczuć, jej wyobrażeń o przyszłym życiu małżeńskim, jej yy, nadziejach na jakieś właśnie ciekawe, ciekawe, interesujące życie, ten zeszycik mu przekazywała. On go na kolejny tydzień zabierał, czytał, dopisywał swoje uwagi i oddawał. I zachował się taki zeszycik. Sądzę, że jeden z kilku, którymi oni się posługiwali. I ten zeszycik właśnie tak się rozpoczyna. Dziwne jest serce kobiece. Uznaliśmy z redaktor Wachnoską, z redaktorką tych wszystkich trzech tomów, że nie będziemy wymyślać, nie będziemy szukać jakichś tytułów, tylko skorzystamy z tego pierwszego zdania zapisanego ręką autorki. I jakże inspirującego, i tutaj zatrzymajmy się, te 21 zeszytów stukartkowych, to pobudzę wyobraźnię, to był niejako skarb domowy przechowywany. Tak, to była świadomość w rodzinie o tym, że są takie notatki, a równocześnie była świadomość, że są one bardzo trudne do odczytania. Jedna z moich kuzynek zaczęła przepisywać, ale nie była w stanie wszystkiego po kolei odczytać, i też w którymś momencie przerwała tą. Czynność przepisywania. Poza tym przepisywała na starej maszynie, zwykłej, tej wałkowej, prawda? Ja zacząłem to przepisywać gdzieś mniej więcej 10 lat temu 10-12 lat temu dla własnych potrzeb, dla chęci poznania spraw rodzinnych, nieznanych mi dowiedzenia się o dzieciństwie mojego ojca. I tak sądziłem, że to będzie lektura dla mnie, dla najbliższych. Okazało się, że wspomnienia, te notatki są na tyle ciekawe, że uznaliśmy z żoną, że można postarać się, by znaleźć czytelników także poza rodziną. No, jak znaleźć? Tylko poprzez wydanie i szukając. Wydawcy zwróciłem się do trzech wybitnych pisarzy, znajomych, Biesława Myśliwskiego, Józefa Hena, Ustachego Rylskiego, z prośbą, by zechcieli przeczytać początek wspomnień i dać swoją opinię. No, opinie były, były pełne zachwytu, pełne uznania. Sądzę, że to jest moment, żeby je zacytować. Bardzo proszę. Dlatego, że Józef Hens z wielką szczerością. E Pisze, ta książka mnie zaskoczyła, obawiałem się pamiętnikarskiego narcyzmu, pretensjonalności stylistycznej, zamierzchłej bigoterii, nudziarstwa, a oto czytam i nie mogę się oderwać, wiele się od Zofii Skomskiej dowiedziałem, nie tylko, że dziwne jest serce kobiece, to nic nowego, ale i ofitujące w tajemnice, które lekkomyślnie ujawnia. Autorkę u progu kariery pianistki już z sukcesami literackimi charakteryzuje pasja. Towarzyszy jej ta pasja cokolwiek robi, o czymkolwiek pisze czy o tym jak doszło do małżeństwa z ukochanym czy o nowym kapeluszu o kolorze bluzki o uprawie warzyw i kwiatów dla siebie i na sprzedaż czy o dramatycznych latach wojny wiele regularnie sporządzonych dzienników spłonęło niektóre szczęśliwie bo mogły grozić jej życiu wiele odtworzyła z pamięci dar dla nas czytelników no jeśli wciągnął się Józef Hen to już jest i niezwykły zbieg okoliczności, mianowicie Eustachy Rylski, sam pochodzący z warstwy ziemiańskiej, pisze wspomnienia Zofii Skąpskiej z dwóch pierwszych dekad XX wieku. To bardzo interesująca historia rodzinna rozprawiająca się z uporczywą opinią o polskim ziemiaństwie jako klasie próżniaczej. To książka o patriotyzmie rozumianym jako norwidowski obowiązek, odporności na razy zadawane nam przez życie, mądrej odpowiedzialności za bliskich wraz z ambicją bycia nie tylko żoną i matką, a także ciężkiej pracy od świtu do nocy, jakiej większość z nas by nie sprostała. A w tle zachwyt nad pięknem nowosądeczczyzny, który dzielę wraz z autorką nie tylko dlatego, że się tam urodziłem, tak pisze na skrzydełku pierwszego wydania Eustaherylskiego. Tak, ale tu trzeba podkreślić, że nie tylko z Austrachem Rylskim łączy to, że on się urodził na Sonderczyźnie, ale to, że urodził się mieszkając w Dworze Stadnickich, w Pałacu Stadnickich w Nawojowej, tych samych Stadnickich, od których moi dziadkowie wcześniej dzierżawili dziwę. majątek. Więc yy, też rodzina Stadnickich w jakim sensie łączy Rylskiego z autorką wspomnień, i tym bardziej dla niego było ciekawe, co babcia bardzo szczerze i bardzo dowcipnie pisała o Stadnickim w roku powiedzmy 910-915. O Adamie Stadnickim, od którego dziadkowie dzierżawili. Lektura pierwszego tomu jest konieczna, bo to jest klucz, który wciąga nas w tę opowieść trwającą, no trwającą całe życie, prawda? 60 parę lat. 60 lat jest zanotowane, Ale tak jak mówię, babcia cofa się do lat wcześniejszych, opisuje swoje dzieciństwo. Więc to jest całe życie na kartach tych trzech tomów. Całe życie młodej, zdolnej panny, wcześniej osieroconej przez rodziców. Tak, bardzo wcześnie przez matkę, i w wieku kilkunastu lat przez ojca, co zasadniczo zmieniło przyszłe życie Zofii. Ona, tak jak mówiliśmy, uczyła się w konserwatorium pod dyrekcją Władysława Żeleńskiego, ojca Tadeusza Boja, i wszyscy profesorowie namawiali, czy zalecali wręcz, by ojciec wysłał ją na dalsze studia pianistyczne. Tam bodaj Włochy wchodziły w grę, ale śmierć ojca zmienia jej sytuację finansową, materialną. Ona już musi te wszystkie swoje marzenia porzucić i zaczyna się zastanawiać nad pracą takiej guwernantki, nieguwernantki, nauczycielki, prywatnej nauczycielki w domach. Domach u, u dorastających dzieci. I wtedy, tak jak powiedziałeś, na wystawie spotyka Jana Skąpskiego, wzrok się krzyżuje, spojrzenia się krzyżują, potem ponowne spotkanie na mszy i, i trzecie spotkanie w mieszkaniu jednej z ciotek. Gdzie się okazuje, że, że jest jakieś tam powinowactwo, czy jakaś znajomość, w każdym razie nawiązuje tą znajomość z przyszłym mężem. I ta niedoszła pianistka, niedoszła mieszczka, bo takie mogło być jej życie, nagle staje się ziemianką, która musi się wszystkiego sama od początku uczyć gospodarstwa, zwierząt, kontaktu ze służbą. A świadczy o jej otwartym umyśle i otwartości dla świata, że korzysta z najlepszej literatury międzynarodowej, zagranicznej. W każdym z, względzie. Z, zamawia zarówno pisma, jak i podręczniki do tego, jak należy prowadzić dom, jak należy prowadzić gospodarstwo. Wychowywać e, dzieci, czyta Freuda. I teraz przypomnijmy, ta zmiana, która powoduje, że ta młoda panna przed którą jawiła się kariera, kariera artystyczna, kariera pianistyczna. Zajmuje się domem. W życiu wyda na świat dziewięcioro dzieci, z czego siedmioro przeżyje. Będzie współzarządzała ze swoim mężem, współadministrowała majątkami ziemskimi w Galicji, na Pomorzu, do Ząbkowic, przejdziemy później, bo to już współczesność powojenna. Nie wyzbywając się jednocześnie wrażliwości na literaturę, co jest udokumentowane bardzo dokładnie, i tutaj ukłon wobec siebie, bo wszystkie tytuły są w przypisach opisane. Tytuły bardzo książek, które czytała. Zamawianych do tychże majątków ziemskich. To nie były tylko podręczniki hodowli i prowadzenia domu, prowadzenia gospodarska, to była literatura piękna. I o sztuce. I znowu przeskakując do trzeciego tomu. Emocje, z jakimi pisze już 60-kilkuletnia pani, której proponują, żeby uczcić rocznicę śmierci Chopina i żeby zagrała utwory Chopina, i emocje, które jej towarzyszą, że musi zacząć ćwiczyć, bo prawdzie je pamięta, ale to jest przeżycie, żeby zagrać mazurki, żeby zagrać marsz żałobny i tak dalej, do koncertu nie dochodzi. Natomiast emocje, jakie po całym pracowitym, ciężkim i trudnym życiu ma jej dusza artystyczna, kiedy nagle okazuje się, że mogłaby usiąść na estradzie przy fortepianie. Tak. Ja chcę jeszcze dodać, bo mówimy o wspomnieniach, o tych trzech tomach, ale równolegle z zapiskami w dzienniku czy pamiętniku, babcia napisała szereg artykułów jeszcze do prasy lwowskiej sądeckiej, krakowskiej potem pomorskiej one zmieniały się co do swojego charakteru, bo były to i opowiadania, i reportaże i poradnikowe artykuły szczególnie w tym ostatnim pomorskim okresie, kiedy pisywała do ziemianki taki był miesięcznik czy dwutygodnik ziemianka polska, gdzie głównie właśnie były porady jak gospodarować ale to nie wszystko Miała cztery córki. Każdej z córek od urodzenia do osiemnastego roku życia pisała rodzaj też dzienniczka. O, jeden zeszyt był. Gruby, ten stukartkowy, jeden zeszyt, ale notowała najważniejsze zdarzenia z życia córki, tak by w wieku osiemnastu lat jej to przekazać, żeby córka miała. Zanotowane wszystko to, co przeżyła i z czym się zetknęła w okresie, w okresie dorastania. O pisaniu A... i o czytaniu, fragment, który no, ciebie wzruszył znacznie wcześniej, ale wszystkich wzrusza, przy, którzy zapoznają się, to pierwszy tom Wspomnienia Galicyjskie. Zofia Skąbska pisze to samo było z moim pisaniem. Nieraz byłam aż cała naładowana pomysłami, przeżywałam w głębi sceny całe, a zasiąść do pisania nie mogłam. Czyniłam to jedynie, gdy męża nie było w domu, naturalnie po wypełnieniu mych obowiązków. Mijały dnie i tygodnie, a ja do pisania nie mogłam zasiąść. Przez całe również życie nie nauczyłam tego mego męża, bym ja mogła położyć się później niż on. Gdy on szedł spać i ja musiałam. No i broń Boże, bym w łóżku świeciła świecy i czytała. Tak, mówimy o pisaniu, mówimy o muzyce, a nie pamiętam, w którym tomie, ale bardzo wyraźnie. Babcia przy okazji opieki nad dziećmi, kiedy sprowadza też literaturę medyczną, żeby wiedzieć, jak leczyć samemu, bo nie zawsze lekarz jest, jest blisko. Notuje, że największym jej marzeniem niespełnionym jest to, że chciała zostać lekarką. A więc jaka ogromna wielość zainteresowań i pragnień. Wspomnienia galicyjskie to jednocześnie no, rys historyczny, bezcenny zupełnie. Kiedy. Ja to nazywam: historia przetacza się przez podwórko. Kiedy są tam. Żołnierze wszystkich armii zaangażowanych w I wojnę światową, kiedy są tam i Węgrzy, i Rumuni, i Rosjanie, i długo by jeszcze wymieniać. Można sobie wyobrazić, jak wygląda szpital dla koni, który. 400 koni. 400 koni, które wymagają leczenia. Jak kolejno wojska przetaczają się przez ziemię administrowanego przez nich majątków w Brzeznej. Brzesnej właśnie u Stadnickich. I to jest Ale... sądeczyzna, to jest Galicja i to jest rys Historyczny. Tam A czy... zresztą pojawia się marszałek Piłsudski. Marszałek Piłsudski tak, bo, bo zdobywa przecież Sądecczyznę i jest bardzo blisko. Wszyscy oficerowie jego nocują we dworze u dziadków, zachowały się ich autografy w jednym z zeszytów. I wzruszający opis menu na Wigilię. Co, jak Na wygląda, dwóch wigiliach. Tak, jak wyglądała skromna wigilia wojenna Ziemian, a jak wyglądała wigilia Oficery, oficerska, oficerska w tym samym dworku. Tak, ale chcę powiedzieć, że ta wielka historia pojawia się we wszystkich trzech tomach tylko wtedy, jeśli czy autorka, czy ktoś z jej najbliższych o tę wielką historię się ociera. Ta wielka historia nie jest tutaj podana podręcznikowo. To jest właśnie spojrzenie jakby od drugiej strony, od takiego wnętrza na te wszystkie wielkie wydarzenia, zaczynając od tego, o czym wspomniałeś, czyli pierwsza wojna, ale potem przecież dramat 39 roku, gdzie dziadkowie początkowo uciekają na wschód przed frontem niemieckim, po miesiącu wracają i w majątku już jest zarządca niemiecki, w ich majątku, w ich tworze. Potem dramat okupacji, no i to, czym się zaczyna tom trzeci, czyli rok 1945, z jednej strony nadzieja, wolność, wypędzenie Niemców, ale wielka niewiadoma, wielki znak zapytania, Jaka będzie Polska? Jakie będzie życie skąpskich w tej nowej rzeczywistości? I, Zupełnie inne. I tu znowu posłuszmy się talentem pisarskim za bo jako wydawca człowiek związany z książką zauważyłeś to pewnie od razu, odcyfrowując kolejne zeszyty, że to jest pisane. To zauważają pisarze, to zauważa Rylski, to zauważa Hen, to zauważają komentatorzy. Dar opisywania rzeczywistości. No i łatwość opisywania. I to z dystansem, tam nie ma niczego, tego czego można się obawiać we wspomnieniach, w pamiętnikach. Jednak wszystko przeżyć można, pisze Zofia Skomska, i to już. Z wypędzeniem wroga nastanie inne życie. Nie sposób, aby wszystko rozgrabiono, wywieziono. Nadzieja, że choć koniec żywota będzie można spędzić u siebie między tym, co się zbierało na długie, beznadziejne dni, gdy siły opuszczą, zdrowie dopisywać przestanie, gdy silniejsi odejdą nowymi ścieżkami. Pozostaną pamiątki rodzinne. Uratuje się choć jeden sprzęt, do którego przylgnęło tyle wspomnień. Zachowa się choć garstka wybranych przyjaciół książek. Czy to możliwe, by ktoś... Pokusił się na listy słowackiego z podkreślonymi ustępami, by ze ściany zniknęła ukojna twarz Madonny, co tyle łez ciszyła, by ze skrzyń wybrano cały cykl zwiewnych, świetlistych postaci Bernda Jonesa, by z szuflad wyrzucono wszystkie zeszyty z tyloletnimi zapiskami, zdobywanymi pracą i trudem doświadczeń. Złudzenie, utopia. Wróg umknął, a za nim, jak bańka medlana, prysnęła cała, czarowna, tak mozolnie przez tyle długich lat tworzona, pełna barw tęczowych przeszłość. Nie pozostało nic. Powrót do domu własnego, zamknięty na zawsze. W zamian tych, które utracił bezpowrotnie, zdobywać musi nowe ukochania. Jedna więcej ofiara dorzucona na szali odrodzonej ojczyzny. Tak, i tutaj. Babcia pisze o tym, co, co utracone w 1939 roku w Wielkim Łęcku, bo zostali z tego majątku wyrzuceni i w zasadzie, w zasadzie niczego nie było im wolno zabrać. Zresztą w tomie trzecim myśmy włączyli w tekst kopię dziewięciochyba chyba stronicowego zestawu Dóbr utraconych w 1939 roku, od areału, zaczynając przez, przez zwierzęta, przez narzędzia rolnicze, ale też pamiątki rodzinne, książki. Wszystko to skrupulatnie w 1945 roku dziadkowie spisali, sądząc, że taki wykaz pomoże im w dostaniu jakiegoś przydziału. Na mająteczek malutki. Tak liczyli. To wszystko zostało tam utracone, i w 1945-1946 roku musieli wszystko od początku odtwarzać, kiedy tam osiedli w Ząbkowicach, w zakładzie ogrodniczym, który dostali pod swój zarząd, próbowali wyszukiwać takie meble, które by im przypominały, te meble z Wielkiego Łęcka, czyli sprzed 1939 roku. Często w recenzjach, ale również w twoich wypowiedziach pojawia się tytuł Nocy i Dnie. Tak, tak, dlatego że bardzo to są nastrojowo bliskie sobie utwory, tak bym powiedział. Maria Dąbrowska, Pisała noce i dnie także bazując na obserwacjach swoich. I wiele osób, które są bohaterami nocy i dni, miało swoje pierwowzory w osobach, które Dąbrowska spotykała w życiu. Zresztą, miejsce urodzenia obu pań jest bardzo bliskie sobie. Kalisz. Jest różnica wieku bodaj dziesięciu lat pomiędzy Zofią a Marią. Ale przede wszystkim to, co cechuje Bogumiła Niechcica, stosunek do Ziemi, stosunek do pracy, to poczucie obowiązku, poczucie tego, że Ziemi trzeba coś ofiarować z siebie, coś dać, dbać o nią i dopiero potem móc coś od niej uzyskać, było przeświadczeniem zarówno Jana Skąpskiego, jak i mojego ojca i sądzę jego braci także. I ta wola rozwijania zarówno swoich talentów administrowania, Przecież na początku to jest administrowanie cudzym majątkiem, które uznają za własne, bo dbają jak o własne, ale jednocześnie marząc o tym, żeby wreszcie mieć być na, swoim. na swoim nie musieć płacić czynsu dzierżawnego i odpowiadać przez właścicielem. I to się pojawia, kiedy trafiają do Wielkiego Łęcka na Pomorzu, niedaleko Działdowa. No i znowu historia rujnuje te plany. Tak, bo Wielki Łęsk był tak zwaną domeną państwową, czyli był majątkiem przydzielonym dziadkom, ale pod warunkiem spłaty przez początkowo 20 lat, potem to zostało wydłużone. W każdym razie w 1939 roku te spłaty są niesfinalizowane. Brakuje jeszcze kilku rocznych rat. Bodaj w 1947 to się miało skończyć, no i się nie skończyło, czyli majątek nie został, nie został wykupiony. Ale był z każdym rokiem traktowany coraz bardziej jako swój, no bo coraz bliżej był ten moment wykupu. Dzisiaj to nazywamy leasingiem. To był rodzaj leasingu. A ważne było to, co świadczy o Zofii Skąpskiej, że wybierając ten majątek, wybierając to miejsce. Pierwsza rzecz, o której myślała, to o dobrej łazience. Yy, tak i liczyła na to, że w zaborze nie, nie pruskim... Nie było takie powszechne w dworkach. W byłym zaborze pruskim będą te udogodnienia, nie. których brakowało w Galicji. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Zderzenie opisów Galicji i zaboru pruskiego. Na to zresztą zwracał uwagę profesor Łazuga z Poznania, że w tych wszystkich trzech tomach jest coś, co on nazwał trójzaborowością. Prawda? Charakteryzowane są trzy zabory, bo zabór rosyjski z okresu wczesnego dzieciństwa, ale przecież ona tam do swoich wujów, ciotek przyjeżdża Aha. w te kaliskie. Galicja pomoże. No i wreszcie, na koniec, jeszcze czwarty obszar zwane ziemiami odzyskanymi, dolnośląskie. Dolnośląskie. Więc perygrynacja po wielkim obszarze Polski. I to też ten opis tamtych czasów, to jednocześnie losy wielu ziemian. Mogę tak powiedzieć, bo sam poznałem tych, którzy utracili nie jakieś szalone terytoria, rodzina mojej żony, a tuż po wojnie, w ramach zarządu ziem. Się, Wojewódzki Urząd ziemski, ziemski, to się nazywało. Stali wysłani w okolice Słupska, żeby zarządzać dawnym po niemieckim majątkiem. No, ale bo to, to byli jedyni ludzie, którzy potrafili yy, na tej samej, się na rolnictwie. Na tej samej zasadzie, mój ojciec w 1945 roku związał się z Wojewódzkim Urzędem Ziemskim, który Zabierając specjalistów z Rzeszowa, a potem z Krakowa, osiadł na Dolnym Śląsku. Najpierw w Cieplicach, potem to było we Wrocławiu. I sądzę, że ojciec miał jakiś maleńki wpływ na kształt tej grupy krakowskiej, bo mam listę. Tych kilkunastu osób, które wyjechały z Krakowa 18 maja 1945 roku. I tam są tak zwani bezeci, bezeci. czyli byli Ziemianie, bezeci. między innymi Władysław Zakrzeński przyjaciel ojca. To była metoda na opuszczenie terenów bliskich dawnym majątkom, metoda na usunięcie się z podbacznego oka nowej władzy, a równocześnie zachowanie no, zawodu, umiłowanego zawodu, czyli zarządzanie. Chociaż przyszedł moment, że wystarczył byle pretekst, żeby aresztować byłych ziemian. No, mój ojciec w 1948 roku był aresztowany na jakiś czas, tak. Więc hmm. oczywiście, że były, były różnego rodzaju... Zdarzenia, które spotykały tych ludzi. Ale generalnie, tak jak powiedziałeś, to były osoby z wykształceniem lub co najmniej z dobrą praktyką, których nowej władzy brakowało. I dlatego oni kierowali czy stadninami, czy nawet PGR-ami. Tak. Sam wiele lat temu poznałem dyrektora stadniny w Kadynach, pan Kisielnicki. O! No, wyglądał jakby to była jego stawina i znał się na to. No, ale nowy porządek, nowy ustrój, nowy system. I nowy tom. Tak, musi się zmieniać. I wzruszający i przejmujący jest ten moment, kiedy to gospodarstwo ogrodnicze zarządzane przez dziadków. Przez Zofię Janaskomskich, nagle zostaje przekształcony w spółdzielnię. Tak. Dziadkowie otrzymali nie bez pomocy mojego ojca przydział na prowadzenie zakładu ogrodniczego w Ząbkowicach Śląskich, i przez bodaj rok czy półtora no, byli samodzielnymi, samodzielnymi właścicielami tego zakładu. Po czym nastąpiła decyzja o Rodzaju upaństwowienia, czyli powołaniu spółdzielni. Dziadek został przesunięty do roli księgowego czy kasiera, a prezesem spółdzielni został jego były pracownik, jeden z ogrodników. Na szczęście relacje z tym prezesem były bardzo dobre, zarówno za życia dziadka, jak i po jego śmierci prezes co roku odwiedzał babcię w Krakowie, bo ona tam się przeniosła po śmierci Jana i obdarowywał skrzynkami pomidorów z tamtych, z tamtych zbiorów, ale jest taki moment bardzo też przejmujący w trzecim tomie, kiedy babcia wychodzi do ogrodu w pierwszych tygodniach funkcjonowania spółdzielni Wychodzi do ogrodu i pisze o kwiatach, które przecież sama, sama sadziła i uprawiała, że może tylko patrzeć na te kwiaty, ale zerwać nie może, bo one już nie są jej tylko spółdzielniane. Więc kolejna. Po 1945 roku jakaś zmiana, mocna zmiana w życiu i w pozycji Zofii i Jana Skąpskiej. Tak, te kwiaty, że tylko te przy domu, goździki jeszcze mogą, ale już te w szklarniach są już spółdzielniane. I rzeczywiście żal, żal. I ten trzeci tom jest pełen, pełen nostalgii. Może inny fragment. I tak znowu przed nami mglista przyszłość, znowu szukanie nowych dróg. Przyzwyczajanie się do nowych warunków i pożegnanie się z myślą, że już znaleźliśmy ostoje, dom własny, w którym moglibyśmy dożyć resztkę dni naszych. Starość nasza to nie cisza i odpoczynek wieczoru jesiennego, lecz ciągła walka i troska o byt codzienny. Trudno. Usposabia mnie to bardzo pesymistycznie, zwłaszcza dzisiaj przy moim osłabieniu i tak ciągle niewyraźnym stanie serca. Te dnie minione, choć w nich było dość trosk i ciężarów, zdają mi się znowu jakąś senną wizją, która błysnęła na chwilę i zniknęła zbyt szybko, pogrążając nas w mglistej pomroce, za którą ukazał się złoty promień słońca. To tęsknota za tymi ciężkimi przecież czasami, to jest to, o czym mówi Rylski, że te wszystkie obowiązki, że nam nie przychodzi do głowy, jak można sprostać tylu, tylu obowiązkom tak. i jednocześnie nie zarzucić czytania literatury, co Zofia Skomska robiła do końca życia, nie rozstać się z muzyką i wypełnić te wszystkie obowiązki. Tak, no dziadkowie musieli, musieli mieć to zajęcie, bo... Nie byli objęci z żadnym systemem emerytalnym, nie pracowali nigdzie etatowo, nie mogli wykazać tego. Zresztą Zakład Ubezpieczeń społecznych jeszcze w 1945 czy szóstym roku nie funkcjonował, więc ci 70-letni moi dziadkowie byli zmuszeni do tego, by rozpocząć znowu pracę no przynoszącą im zyski, pracę na roli, w tym wypadku w tym zakładzie ogrodniczym. Potem babcia po 50 roku, kiedy dziadek już nie żył, była na utrzymaniu córki, głównie jednej najmłodszej córki, ale notuje, że inne córki też jej pomagają. Nie miała żadnego świadczenia emerytalnego czy, czy rentowego. Nie byłoby trzech tomów, gdyby Zofia Skąpska nie miała w sobie tyle determinacji, konsekwencji w notowaniu wszystkiego, co ją spotyka w życiu, i wszystkiego to, co robi, ale jednocześnie te zeszyty mogły zostać jako pamiątka domowa, pieczołowicie przechowywane w szafie, gdyby nie Twoja pasja uzupełnienia tychże odcyfrowania tych zeszytów. Dokonania właściwego podziału na rozdziały, bo to już jest Twoje autorstwo, tak. opatrzenia przypisami niezwykle ważnymi. Począwszy od pewnego zakonnika na jasnej górze, który spowiadał Zofię Skąpską w sposób troszkę ją zastanawiający, mówiąc jej, że powinna mieć dużo dzieci, mimo że była już matką kilkorga dzieci. A tenże zakonnik potem okazał się być Zbrod... przestępcą tak. opisanym przez ówczesną prasę. Wręcz zbrodniarzem. I ty odnalazłeś to. Także czytamy tak. tutaj jednocześnie historię tamtych czasów po przypisy, no i po niezwykłą zupełnie, a to jest twoja pasja, to pamiętam z czasów, kiedy poznaliśmy się i kiedy cię odwiedzałem, to na biurku był rozłożony drzewo genealogiczne, ale z taką ilością odgałęzień i z taką ilością koligacji czasem no, już nie rodzinnych, tylko fakt, że spotkali się albo ktoś mieszkał u kogoś przez jakiś czas w trudnych czasach historycznych. Ta twoja pasja pozwoliła z czarno-białej fotografii zrobić kolorową, kolorową fotografię. Mniej więcej ten wysiłek y, zaowocował tym, że teksty Zofii Skomskiej są wielowymiarowe, można powiedzieć. Odbyłeś parędziesiąt spotkań już autorskich po pierwszym tomie, a jednocześnie wzruszających. Byłem świadkiem jednego z nich w Wielkim Łęcku. Tak, odwiedziliśmy Wielki Łęczk i Działdowo. Spotkaliśmy się z potomkami pracowników, dziadków, przede wszystkim z wnukiem wieloletniego kucharza, który z sądeczyzny przyjechał za dziadkami. Na Pomorze, a więc to też świadczy o relacji pomiędzy pracodawcą, a, a pracownikiem, i odwiedziliśmy córkę jednego z fornali. To było niezwykle wzruszające, bo ta 90-letnia pani pokazując mi zdjęcia swoje rodzinne, nagle wyciąga spośród nich dwie fotografie. Mówiąc, że mam je zabrać, bo na tych zdjęciach jest moja rodzina, jest mój dziadek, jest ciotka, prawdopodobnie ów zarządca niemiecki, o którym mówiliśmy. Już czując się pełnoprawnym mieszkańcem dworu, pobyrzucał na śmietnik wszystko to, co przypominało poprzednich mieszkańców, wszystko to, co dla niego było. Obrzydliwe, bo polskie, więc wyrzucił fotografię. Ktoś z rodziny tej pani te fotografie zachował. A wspomniana przez ciebie pani, która miała już 90. Kilka lat. Kilka lat, blisko 95, niestety zmarła. Ostatnia. Zmarła na kilka dni przed ukazaniem się to A zobaczywszy przy ciebie, bo ja dziedzic, czy syn dziedzica? Tak, to też było bardzo wzruszające. I do tego wzbogaciła nasz nasz język, dlatego, że wspominając owego kucharza, co to z Galicji przyjechał na Pomorze za twoimi dziadkami, przywiózł ze sobą dwie córki. Ale o ile jedna z nich czuła się dobrze, to druga jakoś nie mogła się zaaklimatyzować na Pomorzu i któregoś dnia prędkim rankiem tak. udała się na dworzec i wróciła, <grytania> wróciła na sądy Prędkim rankiem. Prędkim rankiem, tak, tak. A z kolei też ustaliliśmy podczas tego spotkania, że gbur to nie jest ktoś, kto nie hołduje zasadą dobrego wychowania. Tylko jest to miejscowy, bogaty gospodarz. Ja redagując tą drugi, właśnie natknąłem się we wspomnieniach babci na, na to, że ona o którymś z sąsiadów pisze gbur. Gbur i Ksiński. Chciałem w pierwszym momencie to słowo skreślić, bo pomyślałem, może są jacyś potomkowie, Jak po co jest? mają się dowiedzieć. Że, że był hamowaty. Tak, że był tak oceniany, przynajmniej. No ale sięgnąłem do jakiegoś słownika, staropolszczyzny, czy regionalizmów, i właśnie dowiedziałem się, że to jest bogaty, dobrze usytuowany właściciel małego małego tak. gospodarstwa, czyli to byli chłopi, którzy mieli większą ilość, większą ziemi, tak? ilość ziemi i lepszą zwa, zwa, zwa pozycję z, w związku z, z tym, lepszą pozycję pracy. I przy tych spotkaniach jednocześnie y, odkryłeś zupełnie nowe relacje, odezwała się, odezwali się członkowie rodziny, odezwali się świadkowie tego, co opisuje Zofia Skąbska, także zupełnie nowy, nowy rozdział. Tak, tak. Publikacja tych wspomnień i praca nad nimi otwiera szereg takich nowych obszarów, których by się nie poznało bez tego. No dam przykład, to jest w trzecim tomie. W zeszłym roku była setna rocznica urodzin Władysława Bartoszewskiego. Dużo było bardzo artykułów i w jednym z nich Przeczytałem nazwisko panieńskie jego matki, dość rzadkie, Zbiegniewska. No i od razu takie zelektryzowanie, bo przecież to nazwisko pojawia się w drzewie autorki. Jej matka miała kilka, no chyba 11 rodzeństwa, wśród nich jeden z braci matki autorki, Ożenił się z panną Zbigniewską, a siostra wyszła za pana Zbigniewskiego. Zacząłem drążyć. Drążyć drzewo Bartoszewskiego, drzewo Ruszkowskich, czyli mojej prababki. I co się okazało? Że to nie jest przypadek. Że ci, ta trójka zbigniewskich, to rodzeństwo, czyli pradziadek Władysława Bartoszewskiego, był bratem tych dwojga zbiegniewskich, którzy wrzenili się w rodzinę mojej prababki. Kolejna no, ale to trzeba mieć twój dar poszukiwania, podlewania drzewa geneologicznego, żeby pączkowało. Tej chęci. No dzisiaj rano, przed naszą rozmową dostałem mail od pani z Instytutu Baden Literackich, która opracowuje listy Marii Dąbrowskiej do Jerzego Stępowskiego do Szwajcarii. I jest w jednym z listów krótka wzmianka. Anna, czyli Kowalska, przyjechała z Wrocławia poruszona serdecznością państwa skąpskich. I pyta mnie pani doktor z Instytutu Badań, o których skąpskich tu może chodzić. No a to jest w trzecim a to tomie. to jest w trzecim tomie. Dokładnie opisana. Kiedy też świadczy yy, moja mama. Yy, mama nie przegapia żadnej, yy, żadnej okazji, żeby być na wydarzeniach kulturalnych jest spotkanie spotkanie z Anną Kowalską. Pod Wrocławiem. Pod Wrocławiem, zakłócane przez lekko podpitego solenizanta tak. miejscowego, który zadaje pytania za wcześnie i niekoniecznie w, tym, w temacie. Ale, ale właśnie, ja mając te zapiski mojej mamy. Szukałem i w dziennikach Dąbrowskiej, i w dziennikach Hanny Kowalskiej, czy gdzieś tam się nie pojawia jakaś informacja o tym spotkaniu. Nie było jej i nagle dzisiaj okazuje się, że w liście Dąbrowskiej-Dostępowskiego jest o tym, o tym mowa. A propos ja... listów, jest szalenie istotnym, nie można powiedzieć uzupełnieniem, tylko częścią tych publikacji to są listy. Oprócz zapisków Zafiskomskiej, Listy, które otrzymywała od rodziny, w tym takie cymelia, jak mój ulubiony list jednego z emigrantów z rodziny, który pojechał do Ameryki o dziwo. Nie tak jak większość, bez pieniędzy, tylko z pieniędzmi. A, to jej brat, to, to jej, jej brat, tak. Józef. I zaczynał od produkowania kuferków na cylindry. Tak, nie cylindrów, tylko kuferków na, na, na cylindry, co okazało się być porażką. I jak napisał wtedy nie jest to odkrycie współczesności, tylko pisał to na początku ubiegłego wieku, że po półrocznej współpracy z jednym z rodaków z Ameryki, on miał pieniądze, a ja doświadczyłem. Tak, tak. Więc te listy, czy też fragmenty wspomnień członków rodziny autorki uzupełniają i pokazują te same zdarzenia od innej troszkę strony. Albo uszczegółowiają te wydarzenia. Dlatego jest w trzecim tomie zapis tej najmłodszej córki, najmłodszej ciotki, która opisuje ostatnie dni życia i śmierć autorki, no czego z oczywistych względów sama autorka nie mogła opisać. Czy też zapiski mojej mamy, które. Pokazują życie tej gałązki rodziny szerzej niż robi to babcia we wspomnieniach. Mottem do trzeciego tomu są słowa Zofii Skomskiej, która pisze: Może Bóg da, że słowa te zachowają się, i może po latach odczyta je któryś z naszych wnuków i nada tej historii nowy kształt. Tak pisała w 51. Tak, i tu roku. ciekawostka jest taka, że pisała to wiosną 51 roku, wtedy kiedy ja pojawiłem się na świecie. Wypełniłeś wolę Zofii Skąpskiej, a my dostajemy coś niezwykłego. Opis Polski, opis tej klasy ziemiańskiej. Jak Rylski pisze, no. <laughs> walka z mitem, że to klasa próżniacza. Ludzi, którzy nieśli za sobą kulturę i kulturę rolną, czego dowody są w opisach, także precyzyjnych, Zofis Skąpskiej. Chwała wydawnictwu Czytelnik, że uległa urokowi tej publikacji. I dzięki temu mamy trzy tomy. Dziwne jest serce kobiece, wspomnienia galicyjskie. Tom drugi, wspomnienia z Pomorza i Hebdowa. I najświeższy, trzeci tom, wspomnienia z Ząbkowic i Krakowa piękne trudne ciekawe życie Zofii Skąskiej z domu odrowąż pieniążkównej tak zachęcamy do lektury zachęcamy także do kontaktu ze mną w tomie drugim i trzecim na stronie redakcyjnej jest mój adres mailowy z którego można korzystać, jeśli chce się zgłosić jakąś uwagę, dodać jakąś informację, coś poprawić, coś uzupełnić. A jednocześnie ja stale myślę o tym i przy każdej okazji, chyba wspólnie apelujemy też, że jeśli gdzieś w szafie po dziadkach, po pradziadkach zostały jakieś zapiski, to róbmy z nich użytek. Tak, chociażby dając do archiwum żeby kiedyś ktoś skorzystał. Ja podczas moich tych spotkań w bibliotekach, kiedy promowałem tom pierwszy i drugi, starałem się zawsze powiedzieć, że nie ma rodziny, w której nie byłoby jakiegoś ciekawego zdarzenia wartego opisania i zachowania w pamięci przyszłych pokoleń. Że w każdej rodzinie można znaleźć ciekawą osobę, ciekawego przodka, którego trzeba opisać. Dlatego ponawiam ten apel, by szanować archiwalia domowe, by opisywać zdjęcia, a przede wszystkim rozmawiać z dziadkami i z rodzicami, zdążyć porozmawiać, bo to jest szalenie przykre. Kiedy ma się pytania, a nie ma komu na nie odpowiedzieć. odpowiedzieć. A poza tym pamiętajmy, że są miejsca, gdzie można zdeponować i będą bezpieczne, czyli archiwa społeczne, na przykład ośrodek Karta. Ośrodek Karta, o Solineum, Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ja nie wiadomo, czy ktoś nie znajdzie klucza do tego, żeby połączyć je w jakąś historię. Ja w bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego odnalazłem kilkanaście listów Jana Skąpskiego do Adama Stadnickiego, a więc dzierżawcy do właściciela. Jakżeż bardzo one poszerzyły moją wiedzę, a także poszerzyły te zapiski Zofii Skąpskiej. Więc warto po pierwsze deponować w takich miejscach po drugie, w takich miejscach szukać informacji o swojej rodzinie. I wtedy, jeśli się taką pasję jak ty, to my dostajemy coś, co jest zapisem historii żywej. To nie jest podręcznik, ale ta historia, która zmienia życie naszych bohaterów, która przetacza się przez domy, przez majątki, a oni przyjmują to z godnością, tak jak. Zofia Skąpska nie skarży się, tylko przyjmuje się. Skarży się najbardziej w trzecim tomie. Kiedy, kiedy już życie... jest sama. Kiedy już jest sama i kiedy już jest świadoma tego, że powoli, powoli zbliża się kres życia. Mimo, że mieszka i żyje wśród bardzo serdecznych, bliskich, to, bliskich, to jednak wewnętrznie i z braku męża, i z powodu coraz mniejszej przydatności, coraz mniejszej możliwości samodzielnego funkcjonowania, jest rozgoryczona. Przepięknie pisze o swojej miłości do pól, do owoców, do kwiatów. I do męża. I do męża. Zofia z odrową z pieniążków skąpska, dziwne jest serce kobiece. Polecamy, kłaniamy się. Rafał Skąbski. Jerzy Kisielewski. Słuchaj z czytelnikiem. Zapraszamy do słuchania kolejnego odcinka.